Jadam. Wiecie, ja nie wyraźnie mówię. A co ci chodzi, człowieku? Tak wygląda ten. Jak sytuacja tutaj, budowa się podoba? Budowa się podoba, tu widzę. Chodzisz często? Nie, bo wiesz, zakupy sobie zrobiłem, bo jadę do Rzezawy, nie wiem. Aha. To na spęcza to jest tyle, jadę. Chcę do Sadzi. Po drodze, wiesz, jak zana nie zrobisz, no co potem? Potem jest ciężko wytrzymać w tym gorąco. Nie, wiesz, no ale... Patrzę, jak tu robota idzie. No robią jak robią, no pewnie... No trzeba dokumentować tylko to. No trzeba tak, bo nie wiadomo jak to... Jak powiedzą, że źle. No właśnie, o to chodzi. A to robisz dokumentację taką swoją, tak? Tak, swoją. Aha, nie tam do urzędu miasta. Nie, no to każdy może obejrzeć komu, kto no będzie tak, chciał zobaczyć. Wrzucasz to na internet, tak? Na YouTube. Aha. Patrzę tu, jaka maszyna stoi, ten... Patrzę, to wsiada, to wysiada, to stoi, nie, no bo to stoi, to chodzi. Nie, bo oni tu wymieniają płytki pojedyncze. No ale ten tutaj, no to różnie tam. Teraz tutaj otworzyli jakieś, mówienie drożne. Hubert, wiesz jak się robiło, a na kolei jak było? No. Leżeli w maszynach, a potem mówili, że nie zdążyli. No. No, no na razie. To na razie tyle. To tak tu wygląda właśnie budowa na tym przydworcu. I to by było na tyle, jak nie będziemy tam więcej się nic działo. Jakiś tam człowieczek coś tam gada, a nie będziemy tam słuchać, co on tam mówi, bo jakiś jest taki nie za bardzo zadowolony z tego, co robi. Jakaś maszyneria taka ciężka, ciekawa. Bobcat, taki pojazd się nazywa. Tam druga koparka robi i to by było na tyle.